Chiny. Ranek 30 maja 1626 roku. W samym centrum Pekinu dochodzi do zagadkowej, katastrofalnej eksplozji, w której zginęło do 20 tysięcy osób. Spowodowano również znaczne zniszczenia części miasta. Siłę eksplozji szacuje się na 15 kiloton TNT, co w przybliżeniu odpowiada mocy bomby atomowej zrzuconej na Hiroshimę. 30 czerwca 1908 rok. Niedaleko Kijowa, w małym miasteczku Kaharlyk, spadł meteoryt o masie prawie 2 kg. Mniej więcej w tym samym czasie, w odległości 4,5 tysiąca km, w dorzeczu podkamiennej Tunguski, położonej niemal w samym centrum Syberii, dochodzi do tego, co obecnie nazywamy katastrofą tunguską. Potężna eksplozja, która pozostawiła po sobie powalony las na powierzchni około 2000 km2. To jak cztery Warszawy. Fala uderzeniowa z eksplozji została zarejestrowana przez obserwatoria na całym świecie, a następnie zaobserwowano niezwykłe zjawiska atmosferyczne. Ale najciekawsze jest to, że nie znaleziono ani jednego krateru po tym wydarzeniu. Nie znaleziono również fragmentów meteorytu, które jednoznacznie odnosiłyby się do katastrofy tunguskiej. Te i kilka innych faktów, o których opowiem później, dało początek wielu hipotezom na temat tego, co wydarzyło się 30 czerwca 1908 roku nad tajgą w środku Syberii. W tym filmie przedstawię Wam konkretne fakty dotyczące tego wydarzenia, historię wypraw i badań, obalę niektóre mity, opowiem, co wiadomo na pewno, a co jest spekulacją lub przypuszczeniami. Dostarczę też rzadkie ujęcia i zdjęcia z wypraw. W ogóle to będzie dużo mało znanych informacji o katastrofie tunguskiej i nie tylko. W sumie to sami wszystko zobaczycie. Jak się okazało, informacji o katastrofie tunguskiej jest znacznie więcej, niż sobie wyobrażałem. Ale postaram się zmieścić wszystkie ważne informacje w tym filmie, żeby odsłonić temat od A do Z. Aby ułatwić Wam zrozumienie tego ogromu danych, materiał ujawni historię badań w porządku chronologicznym, który z kolei zostanie podzielony na etapy. Postaram się też wymienić jak najmniej nazwisk, dat i toponimów. I tak będzie ich sporo, ale jeśli wymieniać wszystkie, to znacznie utrudni odbiór informacji. Zacznijmy oczywiście od pierwszego etapu. Otóż 30 czerwca 1908 roku o godzinie 7:14 czasu lokalnego w miejscu wskazanym na mapie doszło do tego, co obecnie nazywa się katastrofą tunguską. Bardzo ważnym szczegółem jest fakt, że stało się to w miejscach odległych od cywilizacji. Świadkami zdarzenia byli w większości niewykształceni, analfabetyczni mieszkańcy małych wiosek lub w ogóle ludy koczownicze. I może nigdy byśmy nie wiedzieli o katastrofie tunguskiej, gdyby nie to, co widzicie na ekranie. Jest to strona tak zwanego kalendarza zdzierzaka. Takie kalendarze były bardzo popularne w XX wieku. Chociaż pamiętam, że moja babcia miała takie jeszcze w 2000-tych. Interesuje nas odwrotna strona kart takiego kalendarza. W zależności od wydawnictwa, tam pisali różne informacje. W jednym z takich kalendarzy, a mianowicie petersburskiego wydawnictwa Kirchnera od 1910 roku, na odwrocie kartki za 2 lipca ukazała się ciekawa notatka. Przetłumaczyłem ją na język polski i pozwolę sobie zacytować w całości. W połowie czerwca 1908 roku, o około 8 rano, w odległości kilku metrów od torów, w pobliżu węzła torowego Filimonowo, trochę ponad 11 km do miasta Kańska, według przekazów spadł ogromny meteoryt. Jego upadkowi towarzyszył straszliwy huk i ogłuszający cios, który wydawał się słyszeć z odległości ponad 40 km. Pasażerowie pociągu były przerażone niezwykłym hukiem. Pociąg został zatrzymany przez maszynistę, a publiczność rzuciła się na miejsce upadku dalekiego wędrowca.
Jednak nie mogła bliżej przyjrzeć się meteorytowi, ponieważ ów był bardzo rozżarzony. Następnie, gdy już ostygł, różne osoby z okolic oraz inżynierowie przechodzący wzdłuż drogi zbadali go i prawdopodobnie rozkopali. Według opowieści tych ludzi prawie cały meteoryt zagłębił się w ziemię. Wystawał tylko jego wierzchołek. Reprezentował sobą białą masę kamienną, osiągającą rozmiar 13 metrów sześciennych. W rzeczywistości znaczna część tej notatki to fikcja. Jak się później okazało, w tym miejscu rzeczywiście było słychać odgłosy wybuchu i maszynista zatrzymał pociąg, bo myślał, że zjechał z torów. Ale nie znaleziono ani krateru, ani żadnych meteorytów. Pociąg był towarowy, a nie pasażerski. I ogólnie wydarzyło się to aż 650 km na południowy zachód od epicentrum katastrofy tunguskiej. Notatka jest więc pełna wymysłów, które zaznaczyłem na żółto. Ale nie o to chodzi. Dopiero w 1921 roku, czyli 13 lat po wydarzeniu tunguskim, ta notatka z kalendarza wpada w ręce, bez przesady, głównego bohatera tego filmu, Leonida Kulika, mineraloga, który zajmował się m.in. badaniem meteorytów. To właśnie dzięki temu, że on zainteresował się historią opisaną w kalendarzu, wiemy o katastrofie tunguskiej. Pomyślcie tylko. Nastąpiła potężna eksplozja, którą zarejestrowały sejsmografy i barografy na całym świecie, pozostawiając po sobie miliony, a konkretnie około 80 milionów powalonych drzew na obszarze ponad 2000 km2. Wydarzenie, świadkami którego były tysiące ludzi. Ale o tym po prostu zapomnieli. W ciągu 13 lat nikogo to nie obchodziło. Ogólnie to pomimo tej notatki w kalendarzu było opublikowano też kilka wzmianek w gazetach. Chociaż niektórzy autorzy nazywali wydarzenie tunguskie plotkami i ludzkimi fantazjami. Co więcej, nieliczna inteligencja z tych miejsc przesłała do Irkuckiego Obserwatorium Magnetyczno-Meteorologicznego raporty o niezwykłym zdarzeniu, które dyrektor tego obserwatorium zebrał w osobnym katalogu, ale opublikował je dopiero 17 lat po tunguskiej katastrofie, kiedy nią był zainteresowany wspomniany już Leonid Kulik. Gdyby nie on i jego odczytanie notatki w tym kalendarzu, być może nigdy byśmy nie wiedzieli o katastrofie tunguskiej. To właśnie on zorganizował pierwsze wyprawy poszukiwawcze. To on zebrał wiele ważnych relacji naocznych świadków. Odkrył powalony na dużą skalę las i udokumentował wszystko na zdjęciach, a nawet wideo. To właśnie jego praca zainspirowała wielu badaczy do poszukiwania prawdy o wydarzeniu tunguskim. Jednak o jego pracy i wyprawach opowiem w kolejnych częściach filmu. Przyjrzymy się najpierw bardziej szczegółowo temu, co wydarzyło się w 1908 roku w rejonie podkamiennej Tunguski. Co mówili świadkowie tego wydarzenia? W swoim filmie o piorunach kulistych, w oparciu na relacje naocznych świadków i przy pomocy cudów montażu, pokazałem coś w rodzaju przeciętnego opisu pioruna kulistego, charakterystycznego dla większości naocznych świadków. Dlaczego by nie zrobić tego samego z wydarzeniem tunguskim? Znalazłem taki oto katalog wszystkich zebranych zeznań naocznych świadków katastrofy tunguskiej. Prawie wszystko, co tu jest napisano, to są właśnie relacje naocznych świadków. W sumie jest tu prawie 1000 świadectw. Przeczytałem je wszystkie, przeanalizowałem i jestem gotów pokrótce przedstawić informacje o tym, co wiedzieli, czuli i słyszeli naoczni świadkowie wydarzenia tunguskiego. Problem jednak w tym, że większość relacji w tym katalogu została uzyskana w latach 60. i na początku lat 70. ubiegłego wieku, czyli ponad 50 lat po katastrofie tunguskiej. A jak wiadomo, ludziom właściwe błędy poznawcze, przesady, zapominanie szczegółów, zniekształcanie faktów itd., co prowadzi do różnego rodzaju fałszywych wspomnień, tak zwanej konfabulacji, tak? Zwłaszcza jeśli chodzi o wspomnienie wydarzeń sprzed kilkudziesięciu lat.
Trzeba to wziąć pod uwagę. Dlatego priorytet nadam najwcześniejszym zeznaniom naocznych świadków i tym, którzy byli bliżej epicentrum. Kolejną ważną uwagą jest to, że skoro katastrofa Tunguska wydarzyła się w miejscach oddalonych od dużych osiedli, to większość świadków w ogóle nie widziała samej eksplozji czy meteoru, a jedynie słyszała dźwięki i odczuła skutki fali uderzeniowej, co zaraz opiszę bardziej szczegółowo. Więcej tego. Ci ludzie, którzy obserwowali tzw. bolid, czyli duży jasny meteor, znajdowali się w różnych odległościach od niego i pod różnymi kątami. Ale wziąłem to wszystko pod uwagę i teraz przedstawiam wam, że tak powiem, uśredniony opis wydarzeń z 30 czerwca 1908 roku w rejonie środkowej Syberii ze słów naocznych świadków. Okoliczności. Wszyscy świadkowie donoszą, że poranek był jasny, spokojny i bezchmurny. Co wiedzieli naoczni świadkowie? Tu już zeznania nieco różnią się, ale po przeanalizowaniu wszystkich relacji można stwierdzić, że ludzie widzieli bardzo jasną lecącą kulę ognia o jasności porównywalnej ze słońcem. Wielu naocznych świadków opisuje ją jako snop ognia, co w sumie pokrywa się z wyglądem typowego bolidu. Wielu twierdzi, że zostawił po sobie ślad czarnych pasków, choć niektórzy twierdzą, że paski były wielokolorowe. Część relacji wspomina o nierównościach pozostawianego śladu, który najpierw się rozszerzył, a potem zwężał. Wszystko powyższe jest bardzo podobne do tego, co możecie zobaczyć na tych nagraniach. Jak wielu już się domyślało, to jest upadek meteorytu Czelabińskiego w 2013 roku. Czytając relacje naocznych świadków, można dojść do wniosku, że widzieli podobny obraz. Różnica polega jedynie na kolorze pozostawionego zadymionego śladu. Co czuli ludzie? Najpierw opowiem o trzęsieniu ziemi. Prawie wszyscy świadkowie, którzy byli blisko epicentrum, wspominają trzęsienie ziemi lub podziemne uderzenie. Jest oczywiste, że osoby, którzy byli blisko epicentrum, opisują silniejsze drżenie. Tu od razu powiem, że naukowcy szacują siłę trzęsienia ziemi wywołanego przez wydarzenie tunguskie na 5 punktów w skali Richtera. Opisuje się to mniej więcej następująco. Trzęsienie odczuwane przez większość w pomieszczeniu i przez niektórych na zewnątrz. Przerażeni ludzie wybiegają na ulicę. Wielu śpiących budzi się. Odczuwalne drżenie lub kołysanie całego budynku, pokoju i mebli. Wiszące przedmioty kołyszą się. Naczynia i szklanki stukają o siebie. Drzwi i okna otwierają się lub zamykają. W niektórych przypadkach szyby okienne pękają. Ciecze wylewają się z wypełnionych pojemników. Zwierzęta mogą stać się niespokojne oraz nieznaczne uszkodzenia słabo zbudowanych budynków. Weźcie pod uwagę, że opis dotyczy epicentrum i pobliskich obszarów. Większość świadków odczuła jednak słabsze wstrząsy. Dla porównania, siłę trzęsienia ziemi spowodowanego upadkiem meteorytu Czelabińskiego szacuje się na 2,7 punktów. Nie oznacza to, że był prawie dwa razy słabszy, bo skala Richtera jest skalą logarytmiczną, co oznacza, że trzęsienie ziemi spowodowane upadkiem meteorytu Czelabińskiego było ponad dwa rzędy wielkości słabsze, czyli setki razy słabsze niż trzęsienie ziemi podczas wydarzenia tunguskiego. Co słyszeli ludzie, którzy znajdowali się w pobliżu epicentrum wybuchu? Chciałem zwrócić na to szczególną uwagę, opisać wszystko jak najdokładniej i podać przykład podobnych dźwięków, ponieważ dźwięk nie był taki, jak może go rysować wyobraźnia. No i właśnie w trakcie próby opisania dźwięku przyszedł mi do głowy genialny pomysł. A takie pomysły rzadko mnie odwiedzają, powiem wam. Co więc wymyśliłem? Jak opowiedzieć o dźwiękach katastrofy tunguskiej? Podążajcie za moim tokiem myślenia.
czym w zasadzie jest dźwięk. To jest wrażenie słuchowe spowodowane falą akustyczną rozchodzącą się w ośrodku sprężystym. Tak. A czym jest fala akustyczna? Jest to zaburzenie gęstości i ciśnienia rozchodzące się w ośrodku w postaci fali podłużnej, któremu towarzyszą drgania cząsteczek ośrodka. Czyli teraz, kiedy wypowiadam te słowa, mój mikrofon wychwytuje okresową zmianę gęstości i odpowiednio ciśnienia powietrza, wywołaną drganiami moich strun głosowych. Dzięki metodzie programowej za pomocą oscylogramu możliwe jest przybliżone graficzne zobrazowanie tej zmiany ciśnienia uchwyconego przez mikrofon. A wiecie, jakie jeszcze urządzenie wykrywa zmiany ciśnienia powietrza? Barometr. Ten wynalazek ma prawie 400 lat. Oto do czego zmierzam. Chociaż w czasach katastrofy tunguskiej istniały już prymitywne sposoby zapisu dźwięku, ale takich zapisów nie istnieje. Jednak eksplozja była tak potężna, że ją zarejestrowały barometry na całym świecie. Oto jak wyglądają barogramy w chwili rejestracji fali dźwiękowej z eksplozji tunguskiej, która dotarła do barografów w różnych miastach. Nawiasem mówiąc, to dzięki danym z barografów i sejsmografów zainstalowanych na całym świecie znany jest dokładny czas katastrofy tunguskiej i energię wybuchu. Jak widać, wykresy są z grubsza podobne, różnią się jedynie drobnymi szczegółami. Wynika to m.in. z tego faktu, że fale akustyczne mają zasięg propagacji. Najprościej mówiąc, im wyższa częstotliwość dźwięku, tym szybciej ona zanika wraz z odległością. A ponieważ te miasta rozmieszczone na różnej odległości od epicentrum wybuchu, to wykresy nie są identyczne. Prawda, te miasta oddalone o tysiące kilometrów od epicentrum wybuchu, to w zasadzie zarejestrowane były tylko fale o niskiej częstotliwości, tak zwane infradźwięki. Najwyraźniejszy odczyt można zobaczyć na tym wykresie, który jest połączonym zapisem 5 mikrobarografów w Wielkiej Brytanii. Oczywiście nie można bezpośrednio ekstrapolować tych danych na rzekomy spektrogram dźwięku zdarzenia tunguskiego, ale w przybliżeniu wszystko powinno było być słyszane mniej więcej tak. Po głównym, potężnym huku wybuchu była słyszana cała seria podobnych dźwięków, które stopniowo zanikały. W sumie powinno było słychać kilkanaście okresowych, stosunkowo głośnych huków, trwających około 18 minut. Potem dźwięki ucichły. A co mówią naoczni świadkowie? Właśnie większość ich relacji pasuje do tego wykresu. Świadkowie najczęściej wspominają, że było kilka głośnych dźwięków, które prawie zawsze opisują jako wystrzał artyleryjski, rzadziej jako grzmot. Pewnie wszyscy sobie dobrze wyobrażają dźwięk wystrzału armatniego, ale na wszelki przypadek oto przykład. Ważnym wnioskiem jest to, że były to ostre, krótkie dźwięki, jakby od wybuchu. Często wspominają 5 takich wyraźnych huków i pierwszy z nich był najsilniejszy, co w zasadzie odpowiada odczytom barografu. Ale oprócz tego wielu świadków mówi, że słyszeli jakby salwę armat. Czyli oprócz mocnych, ostrych huków, było słychać wiele słabszych dźwięków, podobnych do odległych strzałów lub salwy artylerii. Te opisy, znowuż, są bardzo podobne do dźwięków spadającego meteorytu czelebińskiego, więc nie mogę nie przytoczyć tego przykładu. Przedstawię kilka nagrań, na których słychać te dźwięki, a następnie opowiem, czym różni się od opisów dźwięków, które towarzyszyły wydarzeniu tunguskiemu. Z góry przepraszam za przekleństwa, które można usłyszeć w niektórych nagraniach. Spróbujcie skupić się na słuchaniu dźwięków samego upadku. Ой. Охренеть. Где-то упал. Слышишь?
куда-то уебал. Слушай, он куда-то все-таки попал. Это может только звук дошел, Коля. Куда прятаться? Это звук дошел, блин. А, это звук дошел. Слышишь? Ебать, кол. Эта взрывная волна дошла, видимо. Tak więc, w przypadku meteorytu Czelabińskiego wyraźnie słyszalny był jeden głośny dźwięk wybuchu, który doszedł wraz z falą uderzeniową. A następnie słyszane były słabsze dźwięki podobne do odległych strzałów lub salwy artylerii. Trwało to około 2 minut. W przypadku katastrofy tunguskiej takich głośnych dźwięków było kilka, z których pierwszy był najsilniejszy. A pomiędzy tymi dźwiękami słychać było również słabsze dźwięki, przypominające odległe strzały, czy tam wybuchy. Czyli w sumie zgodnie z opisami świadków katastrofy tunguskiej, oni słyszeli podobne dźwięki. One trwały dłużej niż podczas upadku meteorytu Czelabińskiego. Wielu świadków określa czas, w którym słyszano te dźwięki w zakresie od 5 minut do pół godziny. Barogram dość wyraźnie pokazuje, że dźwięki musiały być słyszane przez około 18 minut. Zgódźcie się, jest to dość dziwne. Meteoryt lub asteroida spadają znacznie szybciej. Upadek trwa zwykle kilkadziesiąt sekund. Na przykład upadek meteorytu Czelabińskiego od momentu wejścia w atmosferę do momentu jego zniszczenia trwał 32 sekundy. Ogólnie czas upadku zależy od kąta i prędkości, ale zwykle takie upadki stosunkowo dużych ciał trwają do 30 sekund. Dlaczego więc dźwięki trwały tak długo podczas katastrofy tunguskiej? O tym porozmawiamy później. Teraz musimy dokończyć prezentację relacji naocznych świadków. Tak więc, główny wniosek dotyczący dźwięku jest taki, że przypomina w dźwięki spadającego meteorytu Czelabińskiego, ale było kilka potężnych huków i dźwięki trwały dłużej. Skutki. Co wydarzyło się potem? Tutaj wszystko zależy od lokalizacji świadków. Uwzględnię zeznania osób, które były blisko epicentrum wybuchu. Zasadniczo są to zeznania przedstawicieli takiego ludu jak Ewenkowie. Kiedyś nazywano ich Tungusami, teraz nazywają Ewenkowie. To oni byli najbliżej epicentrum eksplozji tunguskiej. W tamtych czasach ci ludzie zajmowali się głównie polowaniem i hodowlą reniferów. Byli słabo wykształceni i bardzo religijni, więc powiem wam, ich świadectwa pewne są jakichś mityczno-religijnych opisów. Ale jeśli spróbować to wszystko przełożyć na bardziej zrozumiały język, można opisać to w następujący sposób. Prawie wszyscy odczuli potężną falę uderzeniową, która zwalała z nóg ludzi i zwierzęta. Niektórych nawet odrzucała kilka metrów dalej i łatwo niszczyła ich tradycyjne domki, tak zwane czumy. Wielu mówi, że czuli ciepły, a nawet gorący wiatr lub po prostu dobiegające skądś ciepło. Często wspominają, że w lesie wybuchł potężny pożar i w oddali było widać olbrzymą kolumnę czarnego dymu. O formie tego słupu dymu prawie nic nie ma, często spekulują, że przypominała tak zwany grzyb nuklearny, ale nic podobnego w relacjach nie ma. Dodam też,
że akurat dzięki ewenkom Leonid Kulik odkrył masowe powalenie lasu, bo niektórzy ewenkowie znajdowali się niedaleko od tego miejsca. Nie wiadomo, ile osób zginęło w wyniku katastrofy tunguskiej, ale ewenkowie twierdzą, że zginęło wiele jeleni, a co najmniej 3 zeznania ewenków donoszą o śmierci członków ich ludu. Zdając sobie z tego sprawę, świadomie nie chcę przytaczać konkretnych cytatów z relacji świadków, ponieważ może to bardzo zniekształcić obraz tego, co się wtedy wydarzyło, bo relacje w pewnym stopniu różnią się od siebie. W takim przypadku ma sens przedstawiać to, co opisuje większość. No i właśnie to zrobiłem, przedstawiając przybliżony obraz tego, co opisywali naoczni świadkowie. Jeśli chcecie samodzielnie przeczytać wszystkie relacje, to bardzo proszę. W opisie znajdziecie link do tego katalogu, ale niestety jest tylko po rosyjsku. Po przedstawieniu opisów naocznych świadków warto jeszcze raz wyróżnić bardziej obiektywne dowody katastrofy tunguskiej. Fale uderzeniowe oraz sejsmiczne powstałe w wyniku katastrofy tunguskiej zostały zarejestrowane przez wiele obserwatoriów meteorologicznych oraz sejsmicznych rozmieszczonych po całym świecie. Innym obiektywnym dowodem jest anomalne świecenie nocnego nieba obserwowane na rozległym obszarze od zachodniej Syberii aż do Wysp Brytyjskich. Zostało to zgłoszone przez wielu meteorologów i różnych naukowców. Opublikowano dziesiątki notatek w gazetach i czasopismach naukowych. Naoczni świadkowie tego zjawiska opisują go jako nienormalnie jasne noce. Tak jasne, że w środku nocy dało się przeczytać drobny druk gazetowy. Te jasne noce trwały około 3 dni po katastrofie tunguskiej, po czym zaczęły zanikać. Oto kilka zdjęć zrobionych podczas tych jasnych nocy. Niektóre z nich wyglądają jak rysunki, no bo one są nieco podrysowane przez artystów dla umieszczenia w gazetach czy magazynach. Czasami wtedy tak robili. Kolejnym obiektywnym dowodem katastrofy jest masowe powalenie około 80 milionów drzew w promieniu 15-30 km wokół epicentrum wybuchu. Istnieje wiele zdjęć i filmów, na których widać te powalone drzewa. Wiele z nich dobrze się zachowały i nadal tam leżą. Mimo wszystko, katastrofa tunguska praktycznie nikogo nie interesowała. Wszyscy o niej zapomnieli, aż dopóki znajomy nam już Leonid Kulik przeczytał notatkę w kalendarzu. A co się działo potem? Przejdźmy do drugiego etapu tej długiej historii. Leonid Kulik po przeczytaniu notatki w 1921 roku natychmiast publikuje artykuł w jednym czasopiśmie pod tytułem Zaginiony meteoryt Filimonowski z 1908 roku. Przez pomyłkę nazwał go meteorytem Filimonowskim, gdyż nazwę stacji kolejowej wymienionej w notatce kalendarzowej uznał jako miejsce, w którym spadł meteoryt tunguski. Jak już powiedziałem, w rzeczywistości ta stacja znajduje się aż 650 km od epicentrum katastrofy tunguskiej. Wkrótce po publikacji Leonid Kulik przygotowuje się do wyprawy w to miejsce, ale wcześniej udaje się do Kijowa, skąd przywiózł i przekazał do Moskwy meteoryt kamienny Kahrlik, przechowywany wcześniej w Ukraińskiej Akademii Nauk. Ten meteoryt, według niektórych źródeł, spadł tego samego dnia, w którym doszło do wydarzenia tunguskiego. Dlatego on zainteresował Kulika. Meteoryt Kahrlik okazał się chondrytem, meteorytem kamiennym, a Kulik był fanatycznie przekonany, że meteoryt tunguski musi być żelazny, więc zdecydował, że między meteorytem Kahrlik a wydarzeniem tunguskim nie ma żadnego związku. Czyli w tym przypadku on nie postępował jak prawdziwy naukowiec, ale jak ślepo wierzący fanatyk w jakąś ideę. No wiecie, taki fanatyk, że jeśli fakty nie przemawiają na korzyść jego wierzeń i przekonań, to on odrzuca fakty, a nie osobiste przekonania, wierzenia itd. Jednak nie chcę dyskredytować osobowości Kulika tymi słowami.
bo tak naprawdę on wykonał wiele pożytecznej pracy w badaniu katastrofy tunguskiej. Jego wkład jest po prostu olbrzymi. Ale ta jego tak zwana idea nadwartościowa, że meteoryt tunguski w 100% był żelazny, nie zawsze prowadziła go do słusznych wniosków. Co prawda należy też powiedzieć, że to właśnie ten fakt pozwolił mu organizować nowe wyprawy i otrzymywać fundusze z Akademii Nauk ZSRR, bo przekonał komisję, że meteoryt tunguski jest albo żelazny, albo żelazowo-niklowy i że tych metali jest w nim multum ton. Zaproponował nawet w przyszłości zbudowanie linii kolejowej do miejsca upadku meteorytu tunguskiego, aby wywozić stąd wiele ton żelaza i niklu do różnych przedsiębiorstw ZSRR. Latem 1921 roku Leonid Kulik wyrusza na wyprawę do miejsc w pobliżu miasta Kańsk i przeprowadza ankietę wśród naocznych świadków, a także rozsyła kwestionariusze, próbując zebrać jak najwięcej informacji o wydarzeniu tunguskim z 1908 roku. Te prace trwały nieco ponad rok, po czym Kulik wrócił do Piotrgrodu, kontynuując otrzymywać listy od naocznych świadków z odpowiedziami na jego kwestionariusz i publikując te informacje w popularnym czasopiśmie wśród naukowców, amatorów astronomii i geofizyki. Tymi publikacjami zainteresowali się inni naukowcy, którzy, niezależnie od Kulika, zaczęli zbierać różne informacje o wydarzeniu tunguskim i udostępniać zebrane dane w tym samym czasopiśmie. Oprócz rosnącego zainteresowania katastrofą tunguską, umożliwiło to doprecyzować miejsce upadku. I w 1927 roku Kulik zdecydował się na pierwszą wyprawę dla zwiadu terenu w pobliżu wsi Vanavara. Zakładano, że meteoryt spadł gdzieś w tym obszarze. Z góry powiem, że odległość od wsi Vanavara do epicentrum katastrofy tunguskiej wynosi około 60 km. I w ogóle Vanavara to najbliższe osiedle do epicentrum. Tam w pobliżu prawie nic nie ma, sama tajga. Czyli jednak Kulik i inni naukowcy dość dokładnie określili rzekome miejsce upadku na podstawie jednych tylko ankiet. Co więc udało się tam znaleźć Kulikowi? Opowiem o tym w trzecim, chyba najciekawszym etapie tej historii. Na początku lutego 1927 roku Kulik wyjechał z Leningradu do Vanavary z jednym asystentem. Robotnicy mieli być zatrudniani lokalnie. Sam Leonid Kulik, jeden asystent i robotnicy. Taki schemat składu wyprawy zastosował Kulik zarówno po raz pierwszy, jak i drugi. Było to podyktowane celami wyprawy. Dokładne zbadanie terenu, wykrycie obrazu zniszczeń, sporządzenie schematycznej mapy terenu, przesłuchanie naocznych świadków, no i oczywiście odnalezienie miejsca upadku meteorytu, albo meteorytów, jeśli było ich kilka. Zbieranie odłamków, ustalanie masy głównego największego fragmentu i przygotowanie do jego wydobycia w kolejnej wyprawie, specjalnie wyposażonej dla tego zadania. Takie oto cele. A teraz wyobraźcie sobie siebie na miejscu Kulika. Macie dane, że gdzieś w obszarze wielkości, powiedzmy, województwa mazowieckiego spadł meteoryt. Wokół głucha tajga. Ludzi prawie nie ma. Zadanie polega na odnalezieniu upadłego meteorytu. To jest jak szukać igły w stogu siana. Nie jest to proste zadanie. Dlatego wyprawa obejmowała wiele celów sytuacyjnych i nie wymagała naukowców, a jedynie pracowników manualnych i asystenty. Asystent był potrzebny na wyprawie wyłącznie do zadań organizacyjnych i gospodarczych. Zatrudnianie pracowników, przygotowanie transportu naziemnego i wodnego, dostarczanie żywności, zapewnienie niezbędnych w takiej ekspedycji narzędzi oraz budowanie mieszkań. To zakres obowiązków, które miały być przypisane asystentowi wraz z bezpośrednią pomocą przy pracach podczas poszukiwania meteorytu. W takich wyprawach naukowcy nie byli potrzebni. Wymagało to osób o dobrych zdolnościach organizacyjnych, zdrowych i silnych fizycznie oraz znających warunki życia i pracy w tajdze. Opowiadam to, żeby trochę przekazać atmosferę panującą w takich wyprawach.
To nie jest tak romantycznie, że chodzisz sobie i szukasz po lesie meteorytów jak grzyby. To jest ciężka, codzienna praca w ciągu kilku miesięcy, którą można nie przeżyć, jeśli zrobić coś źle. Pierwszą wyprawę komplikował fakt, że w tajdze jeszcze leżał śnieg, ale i tak wszystko zakończyło się sukcesem. Kulikowi udało się znaleźć obszar masowego powalenia lasu. Po przejściu w nim wielu kilometrów uznał, że powalenie drzew ma charakter radialny, taki promienisty, kiedy wierzchołki drzew wyraźnie leżą w kierunku od epicentrum domniemanego miejsca, w którym spadł meteoryt. Kulik znalazł także samo epicentrum. W nim, o dziwo, nie znajduje żadnego krateru, który on sobie wyobrażał mniej więcej jak duży krater w Arizonie, o którym on czytał wcześniej. Zamiast tego Kulik znachodzi, cytując go, las martwych drzew stojących na pniu, bez gałęzi i wierzchołków. Czyli w samym epicentrum drzewa nadal stały, choć to były nagie pnie bez gałęzi, a wokół nich był prawie ciągły powalony las w promieniu od 15 do ponad 30 kilometrów. Kulik odnotowuje również równomierne, ciągłe opalenie drzew, krzewów i mchu na dużym obszarze. W pobliżu epicentrum znalazł też, nie wiem jak to nazwać, jeziorka, stawy, może rozlewiska. No, krótko mówiąc, dziesiątki takich oczek wodnych, które możecie zobaczyć na zdjęciu. Oni mieli średnicę od 70 cm do 50 metrów i głębokość do 4 metrów. Kulik uznał, że one powstały w wyniku upadku w to miejsce roju odłamków meteorytu żelaznego należącego do komety Pons-Winnicke. Tak on sobie wyobrażał przyczynę katastrofy tunguskiej. Na tym kończy się pierwsza wyprawa. W tym samym 1927 roku Kulik wrócił do Leningradu i rozpoczął przygotowanie do drugiej wyprawy, której celem było utorowanie drogi do epicentrum i pierwsze próby wydobycia masy meteorytu z tych rzekomych kraterów wypełnionych wodą. Wiosną 1928 roku Kulik wraz z ekipą robotników wyruszył na drugą wyprawę. I szczególnie ważnym faktem dla nas jest to, że zabrał ze sobą kamerzystę, który sfotografował i nagrał najciekawsze momenty wyprawy. Właśnie od tego momentu zaczęły pojawiać się zdjęcia i filmy z epicentrum katastrofy tunguskiej. Kiedyś, już ponad rok temu, dużo czasu poświęciłem na szukanie jakichkolwiek informacji o tej wyprawie, właśnie dlatego, że dowiedziałem się o istnieniu zdjęć zrobionych w jej trakcie. Szukałem je głównie przeglądając zdigitalizowane wersje magazynów i gazet z tamtych czasów, w których właśnie publikowali te zdjęcia z wyprawy. Aby znaleźć takie publikacje ze zdjęciami w gazetach i czasopismach, szczegółowo analizowałem bibliografię, źródła późniejszych artykułów oraz książek. I wielu z nich odwoływali się do pewnego artykułu z 1928 roku w czasopiśmie Aganiok pod tytułem W tajgę po meteoryt. I okazało się, że tego magazynu z artykułem nie ma w formie zdigitalizowanej. A ja w sumie stosunkowo łatwo znajdowałem różne numery gazet i czasopism w domenie publicznej lub kupowałem je w archiwach. Ale akurat tego numeru w ogóle nie mogłem znaleźć. Nigdzie. I to tylko kusiło mnie do poszukiwań. Wydawało mi się wtedy, że zawiera unikalne informacje i zdjęcia. Więc spędziłem dużo czasu na jego poszukiwaniu. Na próżno. Nic nie znalazłem. Ale nie miałem zamiaru się poddawać, więc zacząłem uważnie przeszukiwać różne aukcje internetowe oraz inne pchletargi. I znalazłem ten magazyn w sprzedaży. Uzgodniłem ze sprzedawcą zakup i wysyłkę za granicę. Po półtora miesiąca podróży dotarł do mnie. Oto ten magazyn ma prawie 100 lat. To jest numer z 30 listopada 1928 roku.
Візерунок Леоніда Куліка під час виправи знайдує ще тутай, на першій стороні. А от власне артикул, которого шукавим. В тайге по метеорит. Має дині півтори строни. Очікувавим овєле венцей. Направде, мявим надія, що узискам з нього унікальна інформація і ексклюзивне здєнча, але бивим трохи розчаровані. Може, ніктори здєнча і сон ексклюзивне, але ту в сумі нема жадних придатних інформацій. Гдиби не єдно але, о ктурим зараз оповім. Поки Бенде оповядав, покажете здєнча з магазину в високій роздільчощі. Можете собі щегово прижити, що в нім. Притлумачивим підписи до них, видрукувавим на папєже, вичовим і зміщивим під здінчами. Очимість він стен артикул. Його автор, Ніколай Струков, був оператором камери. Зостав визваний до виправи юж по виїжджі Куліка і ту описує, як доганяв його виправи, поконує он цвєле сетек кілометрів. Настемпні описує труднощі на дрозі до епіцентру катастрофи Тунгуської. Снег по шиє, безлюдний, труднодостępний терен, часті переправи через реки, в одній з яких, навіть мовленці, Кулік праві утонув. А враз з надищем лата і топненням снігу в тайдзе оповіда о хмурах незносних комарів, хоробах членків експедиції і враженнях по побаченню епіцентру катастрофи Тунгуської. Як самі бачите, в сумі важних інформацій ту нема. Але автор вспоміна, і ж награв фільм з виправи, і же в тракті писання того артикулу фільм акурат монтує ще, і ж недовго буде готовий. Власне, дякуючи тому артикулові, довідялим ще, що існує фільм, награний в виправі. На початку довідялим ще, що сліди фільму кончим ще гдєсь в єдним зі студіїв фільмових в Прадзе. Спробувавим шукати вписуєнць слова ключове по чеську, напружно. Ніц не зналазвим. Оказало ще, що то була помилка. Якийсь редактор єдного з артикулів, чи строни, я вже не пам'ятам, написав дезінформацію о тим фільмі і студію фільмовим в Прадзе. Єднак зараз в'єм, напевно, смутний лос того фільму і оповім вам. Під конець лат 40-х Совєтський комітет до справ метеоритів приказав його до Московського планетаріум, де був показуваний на викладах на темат метеориту Тунгуського. Але в полові лат 50-х, попшез ніякого І. Бункіна, головного механіка планетаріум, награнє зостало знищене, змите з фільму. Вшелькі пруби зналення колейної копії люб негативу того фільму пошли намарне. Єден з найважніших документів епосу Тунгуського зостав безповоротні усунєнти. То, очевидно, смутне, але мені ще удало знайти невеликий фрагмент з того фільму, триваючий 2 минути 43 секунди. О іле розумім, то є якийсь зв'язтун того усунятого фільму. Як видач, є в дощ добрій якості, як на награнє спред праві 100 лат. Вжуце го на Google Drive. Лінк до нього можете знайти в опісі. Але в скруче, то на фільмі можна побачити екіпи в дрозі до епіцентру, цьогодні проблеми членків виправи, між ними хмури комарів, мух і інших кровопійних створів. Припомне, що той матеріал фільмовий награно в 1928 року під час другої виправи Куліка в епіцентру катастрофи Тунгуської. Але шукаючи певної версії того фільму, зналазуємо теж малознаний документ о тим видаженню. Віля уєнч з нього показувавим юж вчешній і покаже пузній. Є то фільм з 1966 року, зреалізований през совєтском витворення фільмів популярно-наукових і едукаційних. В нім сон теж кадри з того усунятого фільму з 1928 року, але не збит дуже. Хоча ж є хіба найлепшим існіючим документом на той темат, але є мало знаний. Коли зналазуємо те фільми, а потім відкриваємо, що хтось недавно прислав є на YouTube, було втеди єдині кілька сет висвітлень. В часі, коли я монтую той фільм, є вже 16 тисяч висвітлень.
To jest wersja rosyjska, wersja angielska jest nieco skrócona i do tej pory ma jedynie kilkaset wyświetleń. To naprawdę rzadki film. Chociaż stosunkowo często widziałem ujęcia z niego w innych dokumentach i nie tylko dokumentach o katastrofie tunguskiej. Jak coś, to postaram się pokazać w swoim materiale jak najwięcej udanych ujęć i materiałów zdjęciowych. Idziemy dalej. Nie wspominałem przecież o wynikach ekspedycji 1928 roku. W niej zespół Kulika oczyszcza ścieżki i drogi, wykonuje badania topograficzne i częściowo sprawdza granice powalonego lasu. Za pomocą magnetometru przeprowadza się wiele pomiarów oczek wodnych, rzekomych kraterów, w celu wykrycia metalu na ich dnie. Ale bezskutecznie. Nie znaleziono żadnych żelaznych mas meteorytu. Próbowano nawet wykopać najciekawsze oczka, ale znowu nic. Brak żywności z jednej strony, a choroba członków ekspedycji z drugiej wymagały pilnej ewakuacji jej głównego personelu. Dlatego wyprawa w 1928 roku została zakończona. Ale wkrótce, na przełomie lat 20. i 30. miała miejsce kolejna potężna wyprawa, w której, oprócz Kulika, wzięło udział kilku innych naukowców. Aby zrozumieć skalę ekspedycji, powiem, że łączna masa sprzętu naukowego i produktów spożywczych, obliczona na rok autonomicznego pobytu w epicentrum, wynosiła około 5 ton. Dostarczenie tego ładunku wymagało 50 sań zaprężonych w konie. Najciekawsze w tej wyprawie jest to, że wykopano rów i osuszono najbardziej podejrzane oczko wodne. I na jego dnie znaleziono pień. Wiek tego pnia wyraźnie przekraczał czas, jaki upłynął po upadku meteorytu tunguskiego. W sumie okazało się, że oczka wypełnione wodą w epicentrum katastrofy tunguskiej są pochodzenia naturalnego, a mianowicie były zwykłymi bagnami i zagłębieniami w torfowiskach. Nawiasem mówiąc, Kulik zabronił fotografowanie pnia i osuszonego dna, ale jeden z członków ekspedycji sfotografował je potajemnie od Kulika. Niby oto te tajne zdjęcia, ale ciężko tu coś zobaczyć. O ile rozumiem, to jest ten pień na dnie osuszonego oczka. Ta porażka rozczarowała niektórych członków ekspedycji, ale tylko nie Kulika. Uznał, że owszem, tak, to są naturalne bagna. Ale już tam, na południu, to są na pewno prawdziwe kratery po meteorycie. Jednak wtedy część zespołu opuściła Kulika, a dostępnych zasobów nie wystarczyło do zbadania południowego bagna. Przez jakiś czas Kulik nadal eksplorował okolice, ale wkrótce, w 1930 roku, wrócił do domu. Jednocześnie naukowcy amerykańscy i brytyjscy z zainteresowaniem przyglądają się wyprawom i badaniom Kulika. Niektórzy z nich oferują pomoc, ale im odmawiają. To właśnie w tym czasie brytyjscy naukowcy zebrali dane odczytów barografów z 1908 roku i zauważyli ich związek z anomalnie jasnymi nocami obserwowanymi akurat po katastrofie tunguskiej. Jeden z brytyjskich naukowców przedstawia wersję, że w tym czasie Ziemia zderzyła się z małą kometą, której warkocz wywołał anomalną poświatę na niebie. To dobra hipoteza, ale jednak kometa wtedy i teraz to są zupełnie różne pojęcia. Nauka teraz wie o kometach znacznie więcej, niż wyobrażali sobie naukowcy lat 30. ubiegłego wieku. Ale o tym później. Od 1930 do 1937 odbędzie się jeszcze kilka wypraw. I to nie tylko pana Kulika, ale tu raczej nie ma nic ciekawego do powiedzenia. Dane na ich temat są skąpe i nie przyniosły żadnych znacznych rezultatów. W 1938 roku Kulik wreszcie potrafił wykonać zdjęcia lotnicze epicentrum katastrofy tunguskiej podczas kolejnej wyprawy. Wykonano w sumie 1500 zdjęć i sporządzono szczegółowy obraz powalenia lasu, który wyraźnie pokazał promienisty charakter upadku.
Drzewa zostały rozrzucone w kierunku od epicentrum do mniemanego miejsca upadku meteorytu tunguskiego. Następnie odbyła się kolejna wyprawa, która wykonywała prace geodezyjne związane z mapowaniem terenu. Tak zakończył się trzeci etap badań nad katastrofą tunguską. Potem wybuchła II wojna światowa i choć Kulik miał 59 lat, ale w 1941 roku poszedł na front. Tam wpadł w okrążenie niemieckie, został ranny, wzięty do niewoli, a w obozie ledwie wyzdrowiał i sam zaczął pomagać rannym i chorym. Opiekując się chorymi na tyfus, Kulik zachorował i zmarł na tyfus w 1942 roku. To był wielki entuzjasta i człowiek, dzięki któremu my w ogóle wiemy o katastrofie tunguskiej. Czwarty etap w historii eposu tunguskiego rozpoczyna się w 1946 roku, kiedy w bardzo wtedy popularnym magazynie publikuje się fantastyczno-naukowe opowiadanie Wybuch autorstwa Aleksandra Kazancewa, w którym uzasadnił on przypuszczenie, że eksplozja na Tunguszce wydarzyła się w powietrzu, a spowodowała ją katastrofa obcego statku kosmicznego na paliwie jądrowym. Spowodowało to bezprecedensowe zainteresowanie katastrofą tunguską wśród zwykłych zjadaczy chleba. Zapewne zabrzmi to dziwnie, ale w tamtych czasach ludzie nie tylko zakładali istnienie życia na innych planetach, ale byli również pewni, że na Marsie i Wenus żyją i rozbudowują swoją cywilizację podobnie do ludzi marsjanie i wenusjanie. Należy podkreślić, że wielu nie tylko po prostu wierzyli w to, a byli w 100% tego pewni. Wszystko to przejawiało się w utworach literackich. Wspomnianego wyżej Kazancewa można nazwać sowieckim odpowiednikiem bardziej znanego polskiego pisarza Stanisława Lema. Wiele dzieł tych pisarzy było związanych z życiem pozaziemskim. To tylko przykład. Chcę jedynie podkreślić, że wtedy wiara w życie pozaziemskie, zwłaszcza na planetach Układu Słonecznego, była bardzo powszechna. Dlatego założenie Kazancewa, iż katastrofa tunguska to nic innego jak wypadek obcego statku, było postrzegane przez większość czytelników nie tylko jako jedna z możliwych wersji, ale jako fakt. Co więcej, w tym czasie Stany Zjednoczone miały już broń nuklearną, której zdążyli użyć w Hiroshimie i Nagasaki. Więc pomysł Kazancewa, że eksplozja miała charakter nuklearny i nastąpiła w powietrzu nad tajgą, tylko zwiększył zaufanie czytelników do prawdziwości tej hipotezy. Powiem więcej. Stanisław Lem w swojej powieści Astronauci również wspominał katastrofę tunguską. Cytował nawet relację Kulika z jego wypraw i przytaczał hipotezę wypadku statku kosmicznego, zaproponowaną przez Kazancewa, jako możliwe wyjaśnienie. Tak więc, główne wydarzenia w czwartym etapie związane z katastrofą tunguską rozwinęły się wokół hipotezy Kazancewa o wypadku statku kosmitów nad tajgą. Kazancew i wiele tysięcy jego fanów uparcie nalegali na tę wersję. Natomiast naukowcy próbowali wyjaśnić, że to nie mógł być żaden statek kosmiczny, że to meteoryt, asteroida lub kometa. Muszę przyznać, że Kazancew opisał swoją wersję niezwykle przekonująco. Wykonał obliczenie, wyjaśnił fizykę wybuchu jądrowego, wyjaśnił brak kraterów i znalezionych meteorytów, a także wyjaśnił przyczynę promienistego powalenia lasu charakterystycznego dla wybuchu na dużej wysokości, a nawet nie zapomniał o odczytach sejsmografów i barografów, które dają podobny obraz po wybuchach nuklearnych. Nawet niektórzy naukowcy byli po stronie Kazancewa, na tyle przekonująco on wszystko wyjaśnił. A zwykli czytelnicy byli tak pewni, że Kazancew ma rację, że, tylko pomyślcie o tym, naukowcy obalający wersję Kazancewa otrzymywali listy od jego zwolenników ze słowami typu: dlaczego cały czas mówicie o meteorycie, kiedy udowodniono, że był to statek międzyplanetarny? Wyobraźcie sobie twarze naukowców otrzymujących takie listy.
Kazantsev miał powiązania z wysokimi ranga urzędnikami ZSRR, więc łatwo otrzymywał pozwolenie na organizowanie różnych wydarzeń promujących jego hipotezę. W wyniku czego stała się tak popularna, że nawet wielu obcokrajowców popierało wersję o upadku statku kosmicznego. Naukowcy byli niezadowoleni z tego stanu rzeczy. Aktywnie obalali tę hipotezę i potępiali jej rozprzestrzenianie się. Tylko dopiero w drugiej połowie lat 60. ubiegłego wieku intensywność polemiki na ten temat zaczęła słabnąć. Opowiadam o tym aż tak szczegółowo, ponieważ miało to ważne implikacje dla dalszych badań nad fenomenem tunguskim. Mianowicie pomysł Kazantseva, że eksplozja ciała tunguskiego nie nastąpiła w momencie uderzenia w Ziemię, ale w powietrzu, została w pełni potwierdzona w toku dalszych badań. Co więcej, jego argumenty na rzecz nadziemnego charakteru wybuchu były całkowicie słuszne. Fantastyczne pomysły Kazantseva przyciągnęły do badania fenomenu tunguskiego wielu entuzjastów, którzy organizowali niezależne ekspedycje na miejsce katastrofy, w wyniku których uzyskano wiele danych naukowych. Dążenie naukowców do obalenia pomysłów Kazantseva doprowadziło również do ważnych teoretycznych odkryć dotyczących fizyki takich zjawisk. Ale to nie wszystko, co można powiedzieć o czwartym etapie historii fenomenu tunguskiego. W 1947 roku spadł meteoryt Sihote Alin, co uniemożliwiło zorganizowanie nowej wyprawy do Tunguski, ponieważ wysiłki naukowców były skierowane na zbadanie nowego przybysza. Ale w przeciwieństwie do katastrofy tunguskiej nie było tu żadnej tajemnicy. Szybko znaleziono obszar upadku i kratery utworzone przez odłamki. Było jasne, że spadł deszcz meteorytów żelaznych. Wtedy zebrali aż 27 ton substancji meteorytu Sihote Alin, choć szacuje się, że łączna masa fragmentów wynosi około 100 ton. Tak więc z jego powodu badanie Tunguski zostało przełożone. Jeszcze powiem, że w tym okresie ukazał się ważny dokument, z którego zaczerpnięto wiele faktów przedstawionych w moim materiale. A mianowicie była opublikowana monografia jednego z uczestników wypraw Kulika. W niej najpewniej przedstawione są materiały z przedwojennych badań oraz podsumowana jest praca ekspedycji kulikowskich. W tym czasie zaczęły też pojawiać się coraz bardziej egzotyczne wyjaśnienia zjawiska tunguskiego. Na przykład pewien amerykański badacz wysuwa hipotezę o zderzeniu Ziemi z meteorytem składającym się z antymaterii. Taki, w skrócie, był czwarty etap. Piąty trwał 10 lat. To bardzo produktywny okres. Prawie wszystkie konkretne liczby i parametry związane z wydarzeniem tunguskim uzyskano dzięki badaniom na przestrzeni tej dekady. Począwszy od tego etapu, niemal na stałe prowadzono różne ekspedycje i badania w miejscu katastrofy tunguskiej. Teraz wysiłki koncentrowały się nie na poszukiwaniu dużych fragmentów, ale na poszukiwaniu mikrocząstek, tak zwanego pyłu kosmicznego oraz mikrometeorytów, którymi powinien być szczególnie obfity teren, w którym spadały meteoryty. W tym celu stosowano wszystkie metody, od zwykłego przeczesywania warstw powierzchni Ziemi silnymi magnesami, po wydostawanie rdzeni torfowych z bagien. Torf narasta warstwami, dzięki czemu ta metoda pozwala dokładnie datować czas pojawienia się pyłu kosmicznego w szczególnej warstwie torfu. W miejscu powalenia lasu przeprowadzono wiele chemicznych i biologicznych analiz drzew. Okazało się, że drzewa, które przeżyły katastrofę, znacznie przyspieszyły swój wzrost, a mianowicie w 2-3 razy. Można to wytłumaczyć faktem, że fala uderzeniowa powaliła wiele drzew, a więc pozostałe zaczęli otrzymywać więcej światła słonecznego. Po drugie, bodźcem do przyspieszonego rostu może być wprowadzenie do gleby popiołu ze spalonych drzew oraz próchnicy z powalonych i gnijących drzew. Być może jest ku temu jakiś inny powód, ale on jeszcze nie został ustalony. Obszar ten został również dokładnie zbadany za pomocą dozymetrów w celu zidentyfikowania możliwego zwiększonego tła promieniotwórczego. Czasem spotykam się z informacjami, że w miejscu katastrofy tunguskiej jest powiększona ilość radiacji.
Ale to nieprawda. A raczej nie do końca prawda. Tło promieniotwórcze jest nieco podwyższone. Tylko nie z powodu zdarzenia tunguskiego, ale z powodu testów broni jądrowej, przeprowadzonych po 1945 roku. Podczas piątego etapu przeprowadzone jest najbardziej masowe ankietowanie miejscowej ludności. No, tego pokolenia, które mieszkało w pobliżu epicentrum podczas katastrofy tunguskiej. Opracowano również kompletną mapę upadku lasu i wiele więcej. Na podstawie wyników tego etapu ostatecznie ustalono, że eksplozja, która powaliła drzewa, nastąpiła w powietrzu. Zwykle wysokość szacuje się od 5 do 10 km. W tym samym czasie naukowcom udało się odtworzyć taką eksplozję na małą skalę i uzyskać dokładnie taki sam obraz upadku lasu na modelu z zapałek na drutach. Umożliwiło to nie tylko wyjaśnienie, dlaczego drzewa w epicentrum upadku nie zostały powalone i stały bez gałęzi oraz kory, ale także wyjaśnienie trajektorii ciała kosmicznego, które spowodowało eksplozję i ustalenie niektórych jego cech balistycznych. Szósty etap. Tutaj powiem bardzo krótko, że okres ten charakteryzuje się rozwojem badań teoretycznych, przede wszystkim propagacji fal uderzeniowych w niejednorodnej atmosferze. Czyli są nie tylko wysuwane jakieś teorie, ale przeprowadzana jest dokładna analiza matematyczno-fizyczna z modelowaniem, która pozwala konkretnie wyjaśnić, jak to wszystko się wydarzyło i jakie były parametry ciała kosmicznego, które spowodowało eksplozję. To właśnie na tym etapie pojawiły się wciąż aktualne wyjaśnienia katastrofy tunguskiej. W kolejnych latach tylko je finalizowano i dopracowywano. Etap siódmy. Ten okres charakteryzuje się drugą falą wzrostu zainteresowania katastrofą tunguską na całym świecie. ZSRR upadł, co pozwoliło wielu zagranicznym naukowcom i amatorom przyjechać i zbadać miejsce katastrofy. Prawie wszystkie bzdury i dezinformacje znalezione w internecie, literaturze i dokumentalnych, w cudzysłowie, filmach na temat katastrofy tunguskiej zostały wymyślone akurat w tych latach. Katastrofa tunguska zaczyna się określać jako tajemnicza, zagadkowa, no i klasyczne, że rzekomo naukowcy nie potrafią wyjaśnić tej tajemnicy i tak dalej. Co zabawne, to wszystko dzieje się pomimo tego, że akurat w tym okresie ukazuje się również najlepsza literatura naukowa na temat fenomenu tunguskiego. Niesamowite paradoksy umysłu ludzkiego. Co jeszcze ważne, w 1994 roku fragmenty komety Shoemaker-Levy zderzyły się z Jowiszem. Astronomowie nie tylko przewidzieli tę kolizję, ale przewidzieli nawet, jak dokładnie do niej dojdzie i jakie będą po tym skutki. Dlatego wszystkie najpotężniejsze teleskopy i inne środki monitorowania ciał kosmicznych podczas tego zdarzenia zostały skierowane na Jowisza, dzięki czemu to wydarzenie jest bardzo dobrze zbadane. Opowiadam o tym, ponieważ umożliwiło to przetestowanie wielu modeli i rozwiązań teoretycznych na temat katastrofy tunguskiej. Nawet pomimo tego, że wydarzyło się to w ogóle na innej planecie, o innych cechach, to jednak potwierdziło lub odrzuciło niektóre założenia dotyczące tunguskie i umożliwiło udoskonalenie i ulepszenie istniejących wyjaśnień. I wreszcie ostatni, ósmy etap. W 2013 roku spada meteoryt Czeliabinski. To była najpotężniejsza znana eksplozja ciała kosmicznego, odnotowana po katastrofie tunguskiej. Ta eksplozja była mniej więcej 40 razy słabsza niż tunguska. Zdarzenie było zbadane od A do Z. Obraz upadku został dokładnie odtworzony za pomocą symulacji komputerowych. Wiele parametrów tej eksplozji jest znanych z niespotykaną dotąd dokładnością. To dzięki meteorytowi Czeliabińskiemu udało się zweryfikować i poprawić istniejące ujaśnienia zdarzenia tunguskiego. Na przykład w jednym z badań wykonano 50 milionów symulacji zderzenia z ciałem kosmicznym w skali tunguskiej, obejmujących całe spektrum potencjalnych właściwości tego ciała kosmicznego.
czyli miliony opcji dla różnych prędkości, kątów wejścia w atmosferę, wysokości wybuchu, wielkości, masy, składu itd. W sumie, oprócz tego, na tym etapie nie wydarzyło się nic takiego szczególnie ważnego w kontekście katastrofy tunguskiej. Więc to wszystko, jeśli mówimy o historii badań nad wydarzeniem tunguskim. Jak widać, praca była kolosalna. I to ja jeszcze nie upominałem wszystkiego. Ale okej, badania, wyprawy to oczywiście dobrze, ale co z wyjaśnieniami? Co się wtedy stało? Zanim do tego przejdę, chciałbym trochę pogadać na temat jednego z najbardziej znanych i bardzo popularnych wyjaśnień, a mianowicie, że byli to sztuczki Nikoli Tesli. Pewnie wszyscy o tym słyszeli, nie mogę o tym nie wspomnieć. Ja tu zrobię akcent na genezie takich teorii, czyli skąd się one wzięły, kto był ich autorem itd. A wy sobie tam już pomyślicie, co jest z nimi nie tak. To prawda, nie ma jakiejś ogólnej i jednoznacznej wersji, jak i po co Tesla rzekomo tego dokonał, ale często wspomina się, że Tesla przetestował tzw. promień śmierci w środkowej Syberii za pomocą wieży Wundercliff, a następnie zniszczył wszystkie zapisy techniczne tego eksperymentu, aby ludzkość nie uzyskała dostępu do tej technologii, ponieważ rzekomo nie jest gotowa na tego typu broń, zdolnej do zniszczenia wszystkich żywych istot. No cóż, jeśli on zniszczył te zapisy, to skąd ci, którzy rozpowszechniają takie wersje, wiedzą o nich? Nie dostaniecie odpowiedzi na to pytanie, dostaniecie tylko same wymówki. Od tego, że zapisy rzekomo kupił jakiś rosyjski badacz w Ameryce u kolegi, który rzekomo znalazł je w podszewce starego hełmu strażeckiego, kupionego na wyprzedaży. Do tego, że te dane uzyskane z tajnych archiwów CIA. Żadnych dokumentalnych lub naocznych dowodów tych zapisów Tesli nikt wam nie pokaże. Proponuję wierzyć na słowo. Przeprowadziłem szczegółowe poszukiwanie informacji na ten temat. Okazało się, że to założenie o związku Tesli z katastrofą tunguską pojawiło się stosunkowo niedawno. W latach 90. ubiegłego wieku. Wcześniej nie było ani jednej wzmianki o jakimkolwiek związku między Teslą a katastrofą tunguską w jakichkolwiek źródłach. A dlaczego takich wzmianek nie było wcześniej? Bo zostały one wymyślone akurat w latach 90. i zaraz pokażę, kto i jak je wymyślił. Niektóre źródła wskazują, że autorem tej hipotezy jest niejaki Manfred Gimde, niemiecki publicysta, badacz przepowiedni Nostradamusa. On zrobił przypuszczenie o związku Tesli z Tunguską w jednej ze swoich książek w 1996 roku. Wspominałem już o rzekomych proroctwach Nostradamusa w jednym z moich filmów. Krótko mówiąc, Nostradamus w ogóle niczego nie przewidział i pisał wszystko w tak zagmatwanym i niekonkretnym języku, że wygląda to jak strumień bzdur bez ładu i składu. Ale jego zwolennicy interpretują słowa Nostradamusa, jak im się podoba, nazywając to wszystko proroctwami. Właśnie tym się zajmował Manfred Gimde. Jest typowym rozpowszechniaczem swoich własnych fantazji i wszelkiego rodzaju teorii spiskowych, piszącym, co mu się podoba, bez zastanawiania się nad czymś takim jak wiarygodność. Ale jak już powiedziałem, przeprowadziłem szczegółowe poszukiwanie informacji na ten temat i okazało się, że autorem hipotezy nie jest Manfred Gimde, ale niejaki Oliver Nicholson, który po raz pierwszy opublikował artykuł na ten temat aż w 1990 roku. Jest to najwcześniejsza wzmianka o rzekomym związku Tesli z katastrofą tunguską. Przeszukałem tony materiałów, od gazet po różną literaturę z materiałami wideo i z pewnością oświadczam, że ta publikacja jest pierwszą, która łączy Teslę z tunguską. Ja nie proszę o uwierzenie mi na słowo, w każdej chwili możecie to sprawdzić samodzielnie, spróbować znaleźć wcześniejsze publikacje, ale one po prostu nie istnieją. Tak więc, kim jest autor tej hipotezy?
О Оліве Нікольсоні практично немає інформації. Але з його публікації можна вивнюсковувати, що є він мівошніким з'явиськ паранормальних, понівеж публікує артикули о досвідченню смерті і одмінних станах свідомості в цілу споткання з Богом, по чим нагле перекваліфікує ще на експерта від біографії Теслі, і найвиражніше є його фаном. В 1990 року опублікував артикул, в котором сугерував, що катастрофа Тунгуска została спроводована через Тесле при ужиттю певного безпроводового надійника енергії. Угульні же ж Бьоронц, автор не мові того напевно, єдині заклада, що Тесла мугу спроводувач катастрофи Тунгуском. Угульні артикул є цілком добре, але мушу повідчить, що не всі його слова в артикуле са правдиві. Наприклад, он мові, цитує, «Перші кореспонденті з міста Томск, ктужі прибили в тен регіон, узнали, же оповіщі о спадаючим з неба челе сон овоцем виображні люді вражливих». В тен спосіб пробує удоводніч, же не було жодного метеору, боліду, же ніц не спадло з неба. Речевіще, ніктужі дженікажі називали здезнання научних святків фантазіями, але он спеціальні, люб несвідомі, не вспоміна, що святками катастрофи Тунгуської були тисячі людей, а сетки віджали куле огня, боліт. А więc, якщо кілька дженікажів з міста положеного понад 1000 кілометрів від епіцентру повідяли, що сон то фантазії людей, то то в жоден спосіб не обала зезнань сеток научних святків, зважча, що на користь боліду є множство інших, більш об'єктивних доводів, поза научними святками. І он ма віле таких примільчень о невигодних фактах, а всього по то, аби спробувати поводжити Ніколе Тесле з видаженням Тунгуським. Мушу однак признати, що автор зацитував віле артикулів Теслі і інших публікацій, по яких читальник речевіще може однішть враження, що Тесла могу то зробити. Але знову ж, в тих публікаціях нема ані єдної безпосередній, ані навіть посередні взмянки, дозволяючи єднозначно ствердити, що Тесла мав зв'язок з катастрофом Тунгуском. То са чисте спекуляції. Автор пущив в відзив виображні, вибірчо зацитував виповіді Теслі з дужого закресу часу і домишлів віле збендних речей, одночасно примільчаючи невигодні факти. І для того то може бжміть переконуюче для людей наївних, або тих, котрі не са зазнайомлені з біографією Теслі і огульні з фізиком. В речевістощі внески автора са висане з пальця, і нема жодних доводів на зв'язок Теслі з катастрофом Тунгуском. Але завжди можна повідчить, що матеріал доводовий є попросту утайнений. І власне з того користаємо пропагатори таких гіпотез. Мовим, що зостали утайнені через CIA і тому подобні агенції. Але якщо са утайнені, то сконт ті, котрі вимишляють те гіпотези, відзом о тим. Як уж повідчавим, не достанече відповіді на то питання. Попросту для того, що є то фікція. Мілошнікам таких баек вигодне є одволювання до якихось утайнених даних, бо того попросту не дащо справдіч, зверифікувати. Подам наступний факт, як приклад. Давно тому існяв такий американський програм PsychThings. Був стосунково популярний серед американських відзив телевізії. Тен програм порушив темат з'явиськ паранормальних, UFO, кренгув збожових, всякого роду духов, пророцтв і інших теорій спіскових з аномальними з'явисками. 22 października 1995 року указує ще колейний відчинок того програму, в котором вспомина ще, між іншими, о заложенню вспомняного вчешній Олівера Нікольсона в справі Теслі і катастрофи Тунгуської. Наступне ствердзе ще, що записи і доводи, що то Тесла споводував з'явиско Тунгуське, зостали сконфіскуване в 1943 року по смерті Теслі. The day following his death, the FBI, under the auspices of the OAP, which is the Office of Alien Protection, broke into his apartment, broke into his safe and stole or confiscated all of his papers and effects. Now. Забжиміє неочікування, але то є правда. Ну, праве правда.
Po jego śmierci różne zapisy i dokumenty Tesli zostały tymczasowo przejęte nie przez FBI, ale przez OAPC. To jest Urząd Przechowywania Mienia Cudzoziemców. Słowo alien tutaj nie oznacza kosmitów, obcych, lecz oznacza obcokrajowców. Następnie te dokumenty zostały sprawdzone przez inżyniera elektryka doktora Johna Trumpa. Nawiasem mówiąc, on był wujkiem bardziej znanego Donalda Trumpa. Wtedy on doszedł do wniosku, że w dokumentach i zapisach nie ma nic, co byłoby niebezpieczne w nieprzyjaznych rękach. Wtedy trwała II wojna światowa, dlatego takie rzeczy się działy. Wkrótce potem dokumenty zostały przeniesione do ojczyzny Tesli, do Serbii. Przechowywane są tam do dziś w Belgradzie. Krążą pogłoski, że nie wszystkie dokumenty zostały przekazane, a niektóre z nich są nadal utajnione. Ale tego nie wiadomo na pewno. Istnieje teoria spiskowa, że te utajnione dokumenty, jeśli w ogóle istnieją, opisują zasady działania tzw. promieni śmierci Tesli. Ale to już czysta spekulacja. I właśnie ten pan Oliver Nicholson przypuścił, że Tesla mógł spowodować katastrofę tunguską tymi promieniami śmierci. O promieniach śmierci powiem trochę później, ale prowadzę do tego, że wszelkie spekulacje na temat tunguskiej Tesli opierają się na tym, że możliwie istnieją jakieś utajnione zapisy techniczne Tesli. Niektórzy sugerują, że być może one opisują zasadę działania niejakich promieni śmierci. Jedna osoba zrobiła przypuszczenie, że być może tymi promieniami śmierci Tesla spowodował katastrofę tunguską. I to w sumie cała historia. Stąd właśnie wzięła się hipoteza o związku między Teslą a tunguską. Oto jej autor, a oto program telewizyjny, który spopularyzował tę wersję. Wyciąganie wniosków pozostawiam wam, bo mnie w sumie nie obchodzi i nie powinno obchodzić, w co wy wierzycie i jakie macie przekonanie. Ja po prostu mówię, jak jest lub co udało mi się znaleźć. Muszę też dodać, że projekt wieży Wondercliff, którą, jak się często twierdzi, Tesla spowodował katastrofę tunguską, został ukończony jeszcze w 1905 roku. Dokładniej, to umowa z J.P. Morgan została rozwiązana w 1903 roku, po czym Tesla bezskutecznie szukał finansowania przez 2 lata i w tym czasie nie mógł korzystać z wieży Wondercliff, banalnie dlatego, że nie została ukończona i nie działała. Co więcej, w 1908 roku, podczas wydarzenia tunguskiego, według biografii Tesli, on nie zajmował się żadnymi promieniami śmierci, ale głównie projektami turbin parowych i gazowych. A jeśli chodzi o promienie śmierci, to jest to błędna nazwa dla tak zwanego urządzenia Teleforce, o którym Tesla mówił aż 26 lat po katastrofie tunguskiej. Ten w zasadzie akcelerator cząstek miał działać skutecznie na odległość do 200 mil. Miał działać, bo nigdy jego praca nie została zademonstrowana w praktyce i stała się jedynie przedmiotem spekulacji. I w zasadzie to wszystko, co mogę powiedzieć o tej hipotezie. Mógłbym do tego podejść inaczej, po kolei obalając każdy argument wysyłany przez jej zwolenników. Ale po co? Skoro katastrofa tunguska jest już wyjaśniona i wyjaśnienie je poparte wieloma dowodami. Dlatego, nareszcie, przejdę do wyjaśnienia tego, co wydarzyło się w 1908 roku w głuchej tajdze w pobliżu rzeki Podkamienna Tunguska. Pamiętacie, jak na samym początku tego filmu mówiłem o zagadkowej eksplozji w Pekinie w 1626 roku? Na uwagę tu również zasługuje fakt, że odbyło się to w zakazanym mieście, w którym mieszkali cesarze dynastii Ming i Qing, czyli akurat w samym centrum Pekinu. Według dostępnych kronik badacze szacują, że zasięg zniszczenia po eksplozji wynosił 750 metrów w promieniu, a siła wybuchu wynosiła około 15 kiloton. Czyli mniej więcej tyle, ile bomba atomowa zrzucona na Hiroshimę.
Źródła pisane z tamtych czasów opisują to wydarzenie w istocie jak potężną eksplozję, a liczby zgonów podają 20 tysięcy, kilka tysięcy i około 600, w zależności od źródła, ponieważ w kronikach jest kilka zapisów o tym wydarzeniu. W mieście wtedy znajdował się duży magazyn prochu czarnego, który został zniszczony przez tę eksplozję. Pomimo tego wiele budynków zostało zniszczonych lub uszkodzonych. Można by pomyśleć, że eksplodował w ten magazyn prochu, ale nawet gdyby ściągnięto tam proch z całych Chin, nie spowodowałoby to eksplozji aż takiej mocy. W tym czasie dobrze wiedzieli, jak go poprawnie przechowywać. Nikt go nie składał na jeden stos, tylko z zachowywaniem odstępu między pojemnikami z prochem, a to nie mogło spowodować jeden potężny wybuch. Najprawdopodobniej przyczyną wybuchu było coś innego, co następnie spowodowało również wybuch i pożar w prochowni. Istnieją różne wersje tego, co się wtedy wydarzyło. Trzęsienie ziemi, detonacja gazu ziemnego, tornado, ale jest też wersja o eksplozji powietrznej meteorytu, tak jak w Czelabińsku, ale słabszej i bliżej ziemi. W kronikach są wzmianki o kuli ognia, ale niewystarczająco, aby śmiało zadeklarować prawdziwość meteorytowej wersji. Nie wiem, co się wtedy wydarzyło i nie skłaniam do wiary w jakąś konkretną wersję. Wszystko, co wiemy o tym wydarzeniu, opiera się na kilku źródłach pisanych z tamtych czasów. Bardziej obiektywnych dowodów co do tego wydarzenia nie ma. Ale trzymajcie to w głowie. I teraz uwaga. Zabrzmi jeden z najważniejszych faktów w tym filmie. Okazuje się, że katastrofa Tunguska nie jest wyjątkowa. Po wydarzeniu tunguskim miało miejsce jeszcze kilkadziesiąt podobnych wydarzeń, choć na mniejszą skalę. Jednym z najsłynniejszych jest tak zwana brazylijska tunguska w 1930 roku, która miała miejsce na odległym, dzikim obszarze w rejonie jednego z dopływów Amazonki. Tym razem ludzie opisywali trzy lecące kule ognia i oczywiście głośne dźwięki, falę uderzeniową. Ogólnie relacje podobne do tych, jakie podają naoczni świadkowie katastrofy tunguskiej. Wydarzeniem zainteresowały się dopiero w latach 90., czyli 60 lat później. Tutaj teren jest trudno dostępny, więc nie przeprowadzono żadnych udanych ekspedycji na rzekome miejsce upadku. Ogólnie nie znaleziono ani dokładnego miejsca upadku lub epicentrum wybuchu, ani żadnego materiału kosmicznego. Ale wszystko inne odpowiada Tunguszce, zarówno opisy naocznych świadków, jak i dane obserwatoriów sejsmicznych. Szacuje się, że siła eksplozji podczas brazylijskiej Tunguski była 10-20 razy słabsza niż podczas wydarzenia tunguskiego. Innym przykładem jest kula ognia widziana w 2003 roku w Indiach, niedaleko miasta Kendrapara. Znowuż, te same opisy naocznych świadków, co podają świadkowie tunguskie. Jasna kula ognia, ogłuszający dźwięk i fala uderzeniowa rozbijająca szyby. Ale w tym przypadku fragmenty meteorytu spadły na wieś, uszkadzając domy. Kanada, 1965 rok. Bolid Revelstoka. On jaskrawo wybuchł, a eksplozję słychać było w odległości do 130 km. Znaleziono tylko 1 gram meteorytu. Była to stosunkowo potężna eksplozja, tylko 5 razy słabsza niż eksplozja meteorytu Czelabińskiego. Superbolid Sulawesi, 2009 rok. Znowuż eksplozja ciała kosmicznego w atmosferze. Znowuż podobne do Tunguski opisy. W tym przypadku też nie znaleziono żadnych meteorytów, ale najprawdopodobniej dlatego, że wpadły do oceanu. Stany Zjednoczone, 2003 rok. Wielu świadków zaobserwowało jasną kulę ognia i eksplozję tzw. meteorytu Park Forest. Tym razem jednak znaleziono wiele jego fragmentów. Innym godnym uwagi przykładem jest meteoryt Allende. Wielu naocznych świadków obserwowało kulę ognia i eksplozję. Tysiące fragmentów tego meteorytu spadło na Ziemię. Uważa się, że jest to obecnie najlepiej zbadany meteoryt.
Mogę podać dziesiątki podobnych przykładów, ale pokażę taką mapę, która pokazuje wszystkie zarejestrowane bolidy od 1988 roku. Oraz pokazuje przybliżoną energię ich wybuchu, bo wszystkie tak czy inaczej eksplodowały w atmosferze. A wiele spadło na Ziemię w formie meteorytów. Po niektórych jednak nie znaleziono ani fragmentów, ani krateru. Ten jaskrawy czerwony okrąg to meteoryt Czelabiński, najpotężniejsza eksplozja ciała kosmicznego od czasów Tunguski. W ostatnim półwieczu zarejestrowano prawie wszystkie eksplozje powietrzne spowodowane przez ciała kosmiczne, ponieważ czujniki wykrywania infradźwięków są zainstalowane na całej Ziemi, na przykład w celu wykrywania wybuchów jądrowych. Ponadto jest wiele satelitów i wszelkiego rodzaju wojskowa obrona powietrzna, która jest w stanie zarejestrować podobne eksplozje. Dzięki temu powietrzne wybuchy meteoroidów są nie tylko łatwe do zidentyfikowania, ale także do obliczenia ich mocy. Okazuje się, że powietrzna eksplozja jest nie tylko zwykłym zjawiskiem, ale jest niemal nieunikniona po wkroczeniu do ziemskiej atmosfery meteoroidów o średniej wielkości. Małe meteoroidy zwykle nie są w stanie wywołać eksplozji i po prostu całkowicie się spalają. Natomiast duże asteroidy, składające się z gęstej materii, mogą nie tylko wywołać eksplozję powietrzną, ale także dotrzeć do powierzchni Ziemi, pozostawić po sobie duży krater lub kilka naraz. Ciała kosmiczne średniej wielkości zwykle eksplodują i rozpadają się na wiele małych fragmentów, albo całkowicie wypalają się, a raczej wyparowują, a dokładniej ulegają procesowi ablacji. Później powiem, jak dokładnie. Katastrofa Tunguska jest jedną z setek podobnych eksplozji powietrznych. W zasadzie godna uwagi tylko ze względu na siłę eksplozji. Ale takie zdarzenia nie jeden raz miały miejsce w przeszłości i wydarzą się jeszcze wiele razy w przyszłości, w tym potężniejsze. Istnieją różne szacunki dotyczące częstotliwości wybuchów powietrznych o porównywalnej mocy z katastrofą Tunguską. Od jednego razu na 100 lat, do jednego razu na 1000 lat. Ludzie w przeszłości na pewno stawali się świadkami podobnych wydarzeń, choć czasem trudno udowodnić, jakie dokładnie zjawisko opisują historyczne źródła pisane. Na przykład w 1490 roku, znowuż w Chinach, ale tym razem w mieście Qingyang, chińskie kroniki opisują, że spadł deszcz kamieni, a ludzie słyszeli huk podobny do wybuchu. Te same kroniki mówią, że zginęło od 10 tysięcy do kilkudziesięciu tysięcy ludzi. W 2021 roku opublikowano wyniki badań, zgodnie z którymi w 1650 roku przed naszą erą miasta Tel el-Hamam oraz Jericho zostały zniszczone przez 10-megatonową powietrzną eksplozję 50-metrowego ciała kosmicznego, na podstawie czego badacze przyjęli założenie, że wydarzenie to stało się podstawą biblijnej historii Sodomy i Gomory. Ale muszę powiedzieć, że ta praca jest szeroko krytykowana. Póki co dokładnie nie wiadomo, czy to prawda, czy może częściowo prawda, a czy może w ogóle jakieś bzdury. Ale faktem jest to, że takie zdarzenia okresowo zachodzą w różnych miejscach i mogą spowodować katastrofalne zniszczenia na ogromnym obszarze. Gdyby takie coś jak katastrofa Tunguska wydarzyłoby się nad jakimś dużym miastem, to zginęłoby prawdopodobnie setki tysięcy ludzi. Jeśli by ktoś zobaczył to w starożytności,
czyli jasną kulę ognia i poczuł potężną falę uderzeniową z ogłuszającym dźwiękiem, to ten człowiek prawdopodobnie uwierzyłby nie tylko w Zeusa, aby uzyskać przynajmniej jakieś wyjaśnienie tego, co on zobaczył. Ogólnie rzecz biorąc, to jest dość interesujące pytanie. Jak dokładnie potężne eksplozje ciał kosmicznych wpłynęły na bieg historii i jakiego rodzaju zniszczenia powodowały? Ale natura szybko zaciera ślady. Teraz, znajdując się w epicentrum katastrofy tunguskiej, chyba nikt by nie domyślał, co się tam działo trochę ponad 100 lat temu. Wracając do wyjaśnienia katastrofy tunguskiej. Jak już rozumiecie, nie jest to wyjątkowe wydarzenie. Podobnych było wiele. Ale tak, jest to najpotężniejsza eksplozja powietrzna od co najmniej 120 lat. Jej siła średnio szacuje się na 20 megaton. To około 2,5 razy mniej niż wybuch najpotężniejszej bomby atomowej w historii – Czar Bomby. Dla porównania, eksplozja meteorytu Czelabińskiego szacowana jest na 500 kiloton, czyli była około 40 razy słabsza. I do tego wystąpiła znacznie wyżej niż w przypadku katastrofy tunguskiej. I w tym momencie chyba sami już rozumiecie, że ze słowem eksplozja w tym kontekście jest coś nie tak. Mam na myśli, że jeśli wziąć jakiś filmik, nagranie upadku meteorytu Czelabińskiego, to żadnej eksplozji niby jak nie widać, prawda? Ale z innej strony pojawiła się bardzo potężna fala uderzeniowa. To jak to jest z tymi powietrznymi wybuchami meteorytów? To jednak wybuch czy coś innego? Dlaczego w ogóle dochodzi do takich wybuchów? I właśnie teraz musimy zapoznać się z fizyką takiego zjawiska, czyli zjawiska eksplozji ciał kosmicznych w atmosferze Ziemi. Jak ludzie w ogóle wyobrażają sobie upadek meteorytu? No w zasadzie zwykle wyobrażałem sobie szybko lecący kamień, który ociera się o powietrze i nagrzewa. Jeśli jest mały, to ma czas na tyle się nagrzać, że całkowicie się wypala. Jeśli jest duży, udaje mu się dolecieć do powierzchni Ziemi i pozostawić krater w miejscu upadku. Ale takie przedstawienia są zbyt uproszczone. Wszystko jest znacznie bardziej skomplikowane. My, ludzie, mamy bardzo słabe pojęcie o procesach zachodzących na dużych prędkościach. One nie są dla nas intuicyjne. Postaram się opisać to bardziej poprawnie. Ciała kosmiczne zwykle spadają na Ziemię z prędkością 20-30 km na sekundę. Minimum 11 km na sekundę, maksymalnie 72 km na sekundę. Czy możecie sobie wyobrazić, co to za prędkość? Gęstość atmosfery rośnie wykładniczo w miarę opadania na Ziemię, ale mniej więcej zauważalna gęstość pojawia się na wysokości około 100 km nad powierzchnią Ziemi. W sumie ciało kosmiczne lecące w próżni, gdy spada na Ziemię, dosłownie w sekundę okazuje się w gęstej atmosferze. Różnica gęstości jest na tyle duża, że wkroczenie ciała kosmicznego do ziemskiej atmosfery można z grubsza porównać z pociskiem, który uderza w betonową ścianę. Ponieważ spadający meteoroid lub asteroida porusza się znacznie szybciej niż cząsteczki powietrza, to owe nie mogą ominąć, wywinąć się spod spadającego ciała i cząsteczki zaczynają gromadzić się w skompresowanej, sprężonej warstwie. Gdy gaz się spręża, jego temperatura wzrasta. To właśnie gwałtowne sprężenie powietrza przed meteoroidem powoduje jego nagrzewanie, a nie tarcie o powietrze. Tarcie tutaj można całkowicie pominąć. Ciśnienie sprężonego powietrza przed ciałem kosmicznym jest tak silne, że temperatura wzrasta nawet do 20 tysięcy stopni Celsjusza, jeśli ciało jest wystarczająco duże.
Co to jest 20 tysięcy stopni Celsjusza? Jest to plazma wysokotemperaturowa, która powoduje proces tak zwanej ablacji. Takie temperatury zaczynają powodować nie tylko odparowanie masy meteoroidu, ale przemianę atomów, z których on składa się, w plazmę. Podobnie jak potężny laser odparowuje różne materiały. To parowanie właśnie nazywa się ablacją. Jednak duże meteoroidy i asteroidy nie zdążą wyparować od tych procesów. Ale to nie wszystko. Wysoka temperatura powoduje bardzo szybkie rozszerzenie materii, z której składa się opadające ciało kosmiczne. Dodatkowo powstaje bardzo duży gradient ciśnienia. Przed ciałem ciśnienie może sięgać gigapaskali, a za nim panuje praktycznie próżnia, prawie zerowe ciśnienie. Te dwie okoliczności, czyli gwałtowny wzrost gradientu temperatury i ciśnienia, prowadzą do tego, że meteoroid się deformuje i rozrywa na części. Powstałe odłamki również szybko się nagrzewają i rozpadają się na jeszcze mniejsze fragmenty, szybko tracąc swoją masę i odporowując w procesie ablacji, co prowadzi do akumulacji między nimi gorącego gazu, który rozpręża się na zewnątrz, co dodatkowo zwiększa powierzchnię dotkniętą rosnącym oporem aerodynamicznym. Jedynym możliwym skutkiem takiej reakcji łańcuchowej jest gwałtowna zamiana energii kinetycznej spadającego ciała na ciepło i ciśnienie, które z kolei prowadzą do fragmentowania i odparowania masy spadającego ciała kosmicznego. Nigdy nie dociera do powierzchni w stanie nienaruszonym. Nawet gęste, żelazne meteoryty tracą dużą część swojej masy. Wszystko, co opisałem, trwa kilka sekund. Maksymalnie kilkadziesiąt sekund. Uwolnienie całej tej energii jest tak szybkie, że przypomina eksplozję. Ale w zasadzie nie jest to eksplozja w klasycznym znaczeniu tego słowa. Jest to spontaniczny, przyspieszający się rozpad ciała stałego z odparowaniem fragmentów i przejściem części jego energii kinetycznej w energię cieplną, które następuje szybko, ale nie natychmiast, jak w prawdziwej eksplozji. Kiedy mówię o mocy takich eksplozji w kilotonach i megatonach, mają na myśli nie jakiś konkretny moment eksplozji, w którym cała ta energia jest uwalniana, ale mają na myśli całkowite, sumaryczne uwalnienie energii podczas upadku. Wszystkie te procesy generują fale uderzeniowe i pierwsza z nich jest najsilniejszą. Ta fala powstaje dzięki silnie sprężonemu powietrzu przed ciałem kosmicznym. Można to wizualizować, patrząc na fale generowane przez jednostki pływające. Symulacja pokazuje, jak to z grubsza wyglądało w przypadku katastrofy tunguskiej, chociaż wszystkie takie zdarzenia generują podobny wzór fal uderzeniowych. Patrząc na symulację, łatwo zrozumieć, w jaki sposób powoduje ona powalenie lasu. A mianowicie te drzewa, które znajdują się w epicentrum, stoją prostopadle do frontu fali uderzeniowej, która przyciska ich w dół i dlatego pozostają na pniu. Ale fala uderzeniowa zrywa ich gałęzie i korę. Potem fala rozchodzi się w boki i tu już zaczyna powalać drzewa w kierunku od epicentrum, tworząc promienisty wzór upadku. Pozostałe fale uderzeniowe są zwykle słabsze i powstają, między innymi, na skutek pękania ciała kosmicznego na fragmenty, czemu towarzyszy pojawienie się odrębnych stref wzrostu ciśnienia przed każdym odłamkiem, każdy z których generuje nową falę uderzeniową. Te fale uderzeniowe powodują też trzęsienie Ziemi. Ciało kosmiczne niekoniecznie musi uderzyć w Ziemię dla ich powstania. Ogólnie to proces pojawiania się fal uderzeniowych jest znacznie bardziej skomplikowany. Opisałem to w uproszczony sposób. Wszystkim tym falom uderzeniowym towarzyszy głośny dźwięk. Procesowi ablacji towarzyszy również taki ciągły szum. Jeszcze raz posłuchajcie, jak to brzmi. Охренеть! Где-то упал!
слышишь? A dlaczego dźwięki trwają aż tak długo? Po upadku meteorytu Czelabińskiego dźwięki trwały około 2 minut, a tunguskiego, jak powiedziałem wyżej, 18 minut. Wytłumaczenie jest bardzo proste. Załóżmy, że stoicie na brzegu jeziora i przed wami przepływa łódź. Fale wodne powstałe w wyniku przepływu łodzi będą okresowo docierać do brzegu przez dość długi czas. Spadające ciało niebieskie w parę sekund pokonuje setki, a nawet tysiące kilometrów. Fale uderzeniowe i dźwiękowe powstałe na całej tej drodze będą docierać do obserwatorów przez kilka minut. A procesowi pękania i rozwalenia ciała kosmicznego będą towarzyszyć oddzielne głośne huki, gdyż każdy większy odłamek będzie wytwarzał nową falę uderzeniową. Dlaczego w miejscu powalenia lasu nie ma krateru albo kraterów? Tutaj jest dwa warianty odpowiedzi. Często ciała kosmiczne rozpadają się na wiele odłamków i nie tworzą jednego dużego krateru. Ponadto rozlatują się na bardzo duże odległości od epicentrum wybuchu, czyli tego miejsca, gdzie nastąpiło największe uwolnienie energii w wyniku upadku. Odpowiednio też miejsca, pod którym fala uderzeniowa była najsilniejszą. Popatrzcie na taką mapę. Białe znaczki tutaj pokazują miejsca, w których spadły fragmenty meteorytu Czelabińskiego. Tu jest epicentrum wybuchu, a tu upadł największy znaleziony fragment. Pomiędzy nimi znaleziono wiele małych fragmentów. Ogólnie fragmenty były rozrzucone na obszarze o długości ponad 100 km i szerokości około 20 km. Jak widać, odłamki odleciały przeważnie na dziesiątki kilometrów od epicentrum wybuchu. Czy coś takiego mogło się stać z tunguskim ciałem kosmicznym? Generalnie tak, mogło. Chociaż tunguskie ciało kosmiczne eksplodowało na niższych wysokościach niż meteoryt Czelabiński i dlatego fragmenty raczej nie rozproszyły się bardzo daleko. Maksymalnie na kilkadziesiąt kilometrów. Przypomnę, że nie znaleziono ani jednego fragmentu ciała kosmicznego, które dało początek katastrofie tunguskiej. Czy to możliwe, że odłamki po prostu nie zostały odnalezione lub były poszukiwane w niewłaściwym miejscu? Tak, oczywiście. Poszukiwania rozpoczęły się aż 20 lat po upadku i zostały przeprowadzone w rejonie powalonego lasu, chociaż fragmenty mogły odlecieć znacznie dalej. Ale nie warto też myśleć, że badacze tunguski byli głupimi i nie rozumieli, gdzie szukać. Szukali bardzo uważnie i przez długi czas, jednak jak na razie bezskutecznie. Przy okazji, niedaleko epicentrum katastrofy tunguskiej znajduje się takie jezioro Czeko. Włoscy badacze stosunkowo niedawno doszli do wniosku, że może to być krater po upadku dużego fragmentu ciała kosmicznego. Co więcej, przy użyciu różnych instrumentów sejsmicznych i magnetycznych odkryli pewien duży obiekt ukryty 10 metrów pod dnem jeziora, który może być pozostałością po tunguskim kosmicznym ciele. Ale tutaj wszystko jest bardzo niejednoznaczne. Inne badania tego jeziora pokazują, że jest to stare jezioro i nie może być kraterem, a więc jest mało prawdopodobne, żeby duży fragment mógł trafić akurat w to jezioro. Ogólnie rzecz biorąc, ta historia może mieć kontynuację. Być może kiedyś zostaną odnalezione fragmenty tunguskiego ciała kosmicznego. I odnośnie meteorytu Kaharlyk, o którym wspominałem na początku. Wiele źródeł podaje, że spadł w tym samym dniu i mniej więcej w tym samym czasie, w którym miała miejsce katastrofa tunguska. Ale najwcześniejsze źródła, które udało mi się znaleźć, podają, że dokładny czas jego upadku nie jest znany. Wiadomo tylko, że spadł mniej więcej w czasie tunguskiego wydarzenia, być może na kilka dni wcześniej lub później.
Nie udało się ustalić żadnego związku między tym meteorytem a wydarzeniem tunguskim. Ale znowuż, jest możliwe, że te dwa wydarzenia są w jakiś sposób powiązane. Drugą opcją jest to, że tunguskie ciało kosmiczne całkowicie wyparowało podczas upadku. Brzmi niewiarygodnie, ale tak, to jest całkiem możliwe. Wszystko tutaj zależy w dużym stopniu od chemicznego składu ciała, które było przyczyną katastrofy tunguskiej. Jeśli to była mała kometa, mogłaby całkowicie wyparować, zanim dotrze do Ziemi. Ponieważ uważa się, że jądra komet składają się z lodu i zamrożonych gazów, przeplatanych cząstkami materii meteorytowej. Czyli jest to taka lodowata mieszanina pyłu i kamieni. Chociaż tak naprawdę nie ma jasnej, jednoznacznej definicji jądra komety. To znaczy skład różnych jąder komet może znacznie się różnić. Wchodząc do atmosfery ziemskiej, w takim ciele zachodzą wszystkie powyżej opisane procesy. Przed ciałem powstaje strefa sprężonego powietrza w postaci plazmy o temperaturze do 20 tysięcy stopni Celsjusza i kometa zaczyna odparowywać nie tylko dzięki procesowi ablacji, ale też ze względu na fakt, że lód jest stosunkowo przezroczysty dla fal elektromagnetycznych o różnej długości. Dlatego z łatwością przepuszcza promieniowanie cieplne plazmy wysokotemperaturowej bezpośrednio do wnętrza komety, co bardzo szybko ją nagrzewa, powodując niemal natychmiastowe odparowanie lodu i wybuch gazów. A cząstki stałe wchodzące do jej składu nie zawsze docierają do Ziemi, odparowując za pomocą ablacji i temu podobnych procesów. Dlatego właśnie komet nie znachodzą na Ziemi, bo one po prostu nie docierają do jej powierzchni. Nawet jeśli coś do niej dotrze, to tylko w postaci małych, bardzo rozproszonych fragmentów. Kometa musiałaby być dość dużą, aby jej materiał dotarł do powierzchni Ziemi przed wyparowaniem. No i nawet w tym przypadku, gdy niezbyt gęsta materia uderzy w powierzchnię Ziemi, od takiego zderzenia wyparowuje jeszcze szybciej niż w powietrzu. W rezultacie ani w teraźniejszości, ani w przeszłości nie zarejestrowano ani jednego przypadku upadku komety na Ziemię oraz nie znaleziono materii pochodzenia kosmicznego, którą można byłoby jednoznacznie odnieść do fragmentów upadłej komety. Istnieją tylko przypuszczenia, że niektóre zdarzenia uderzeniowe były związane z kometami i tyle. Ale oczywiście komety powinny okresowo spadać na Ziemię. Podsumowując, tu wszystko zależy głównie od chemicznego składu ciała kosmicznego. Im jest gęstsze, tym więcej materiału dotrze do powierzchni. Na przykład meteoryt Czelabiński przed wejściem do atmosfery miał masę 10 tysięcy ton. Nie więcej niż 10% tej masy, czyli do 1000 ton jego masy, spadło na Ziemię. Wszystko inne wyparowało. Jak coś, znaleziono stosunkowo niewiele od tego. Około tony jego fragmentów. Okazało się, że to zwykły chondryt. W zasadzie przed upadkiem była to niewielka kamienna asteroida, gęstością 3,4 grama na centymetr sześcienny. Gdyby jednak to była kometa, gęstością powiedzmy 0,5 grama na centymetr sześcienny, to wyparowałaby całkowicie. Gdyby to było żelazne ciało kosmiczne, to nawet większość jego materii dotarłaby do powierzchni Ziemi. To samo dotyczy tunguskiego ciała kosmicznego. Ale tak czy inaczej, w obu przypadkach w miejscu katastrofy powinno było pojawić się dużo kosmicznego pyłu. Cała materia spadającego ciała kosmicznego nie może po prostu wziąć i zniknąć, prawda? Od razu powiem, że w miejscu katastrofy tunguskiej znaleziono podwyższone ilości pyłu kosmicznego. Ale problem jest w tym, że epicentrum katastrofy tunguskiej znajduje się akurat w kraterze starego wulkanu, który był aktywny około 250 milionów lat temu. A to utrudnia określenie dokładnej masy tego kosmicznego pyłu i porównanie z innymi podobnymi miejscami, ponieważ krater wulkanu zniekształca obraz chemiczny typowy dla powierzchni Ziemi. Ale tutaj ciekawą pracę wykonali włoscy naukowcy. Oni badali żywice drzew, które przetrwały katastrofę. Żywica, póki jest płynna,
może służyć jako doskonała pułapka na kosmiczne cząstki. Dzięki rocznym słojom drzew można określić dokładną datę uchwycenia kosmicznego pyłu przez żywicę. Tak więc wyniki tych badań wykazały gwałtowny wzrost zawartości pyłu kosmicznego akurat w 1908 roku, w roku katastrofy tunguskiej. Zarejestrowano również zmienność zawartości tych cząstek w zależności od miejsca, co potwierdza hipotezę stopniowej fragmentacji ciała tunguskiego w locie. Wprawdzie oryginalne badanie mówi, że skład chemiczny znalezionego pyłu raczej potwierdza hipotezę asteroidy, ale od tego momentu minęło już prawie 20 lat i najnowsze aktualne dane wskazują, że wręcz przeciwnie, ten skład potwierdza hipotezę kometarną. Ale jak dotąd nie wiadomo, kto na pewno ma rację. Ogólnie rzecz biorąc, katastrofę tunguską można wytłumaczyć zarówno kamienną asteroidą, jak i kometą. Minusem pierwszej wersji jest to, że nie znaleziono żadnej substancji, fragmentów asteroidy, a ich powinno być całkiem sporo. Wadą drugiej, kometarnej hipotezy jest to, że niewielka kometa w zasadzie powinna wypalić się bardzo wysoko, na wysokości około 20-30 km nad powierzchnią Ziemi, co nie jest zgodne z modelami wybuchu tunguskiego, które sugerują, że moment największego uwolnienia energii, eksplozja, powinna była wystąpić na wysokości około 7 km. Jeśli w tych modelach zwiększyć rozmiar komety tak, aby ona dotarła do tej wysokości, to wtedy jej wybuch powinien był przyczynić do znacznie większych zniszczeń w epicentrum. Być może to było coś pomiędzy skalistą asteroidą a jądrem komety. Na przykład tak zwany chondryt węglowy. To jest stosunkowo rzadki rodzaj ciał kosmicznych spadających na Ziemię. Zawierają zwykle dużo lodu, do 22%, i węgla, do 3%. Są to ciała, które nigdy nie zbliżały się do Słońca i nie nagrzewały się powyżej 200 stopni Celsjusza. Ale wcześniej wspominałem o meteorycie Allende. To jest właśnie chondryt węglowy. Jego fragmenty jednak doleciały do powierzchni Ziemi po eksplozji powietrznej. W tej chwili was to chyba zaczyna denerwować. No bo chciałoby się uzyskać jednoznaczną odpowiedź na pytanie, czym było ciało kosmiczne, które spowodowało katastrofę tunguską. Asteroidą, kometą, chondrytem węglowym, czy jeszcze jakąś inną cholerą. Ale jednoznaczna odpowiedź ciągle wymyka, pozostawiając po sobie taką niezaspokojoną ciekawość. Niedosyt. Prawda? Odpowiem wam w następujący sposób. Najlepsza korelacja między teorią a obserwacjami występuje, gdy całkowita energia wybuchu ciała tunguskiego wynosi około 20 megaton, kąt wejścia w atmosferę wynosi 40 stopni, a główne uwolnienie energii nastąpiło na wysokości około 7 km. Obserwowane zjawiska fizyczne mogą być spowodowane zarówno przez ciała lodowe, jak i kamienne. O prędkościach od 11 km na sekundę do 35 km na sekundę. Najprawdopodobniej ciało tunguskie było fragmentem jądra komety o gęstości 0,5 g na centymetr sześcienny. Jego prędkość wynosiła 35 km na sekundę, a promień 40 metrów. Lub było chondrytem węglowym z zawartością do 10% lodu, gęstością 2 g na centymetr sześcienny, prędkością 26 km na sekundę i promieniem 30 metrów. Ten fakt, że katastrofę tunguską można wytłumaczyć różnymi typami ciał, nie jest słabością tych wyjaśnień, ale wręcz przeciwnie, ponieważ pokazuje, że to wydarzenie mogło być spowodowane przez szerokie spektrum ciał kosmicznych. Nie wyjaśniłem jeszcze anomalnie jasnych nocy obserwowanych po katastrofie tunguskiej. Ale to zjawisko też nie jest wyjątkowe. Pojawia się m.in. po dużych erupcjach wulkanicznych i po przejściu Ziemi przez warkocze komet. Czyli jest to spowodowane zwiększoną ilością wszelkich
пылов, аэрозолей и тому подобного в атмосфере земной. По вибуху чаво Тунгуския розпрошилося і утворило хмуре аерозолю метеоритового, яке змінило оптичні властивості атмосфери і за допомогою таких з'явиск, як розпрошання і замимування світла, споводувало ефект ясних ночей. Зараз ніби все видається бути вияснене. Як видач, в речевістості нема тут жодних загадок поза єдном. Яка була генстость тіла космічного, яке спровадувало катастрофи Тунгуском? То дозволив узискати відповідь на питання, чи була то скаліста астероїда, хондрит венглови, а може яндро комети. До тої пори не вдалося єднозначно відповідати на то питання, і, бить може, кедись ще о тим довіємо. А може навіть кедись зостанемо свідками подобного видаження. Одношні гіпотез альтернативних. Єст їх віле, від вибуху газу земного по здеження Землі з антиматерією. Але всі або попросту нічим не са узасадньоне, або виясняють тільки один аспект, ігноруючи всі інші з'явиска і скутки катастрофи Тунгуської. Тільки повітряна експлозія тіла космічного виясня всі нараз. А поза тим існує віле доводів на то, що таке здеження окресово заходзом на Землі, але з різним моцом. Таке ото справи. Co jeszcze mogę powiedzieć? W sumie to ja żałuję, że poświęciłem tyle czasu i wysiłku na przeczytanie i przeanalizowanie dostępnych informacji o katastrofie tunguskiej, bo popełniłem duży błąd przy wyszukiwaniu informacji. Mianowicie zacząłem szukać źródeł informacji w porządku chronologicznym i spędziłem dużo czasu na czytanie przeróżnych starych czasopism i gazet, które szukałem całymi dniami. Okazało się później, że są świetne książki naukowe na ten temat, które zebrały wszystko, co przeczytałem wcześniej i nawet więcej, ale w bardziej streszczonej formie. Czyli wykonałem, że tak powiem, pracę syzyfową. Ponadto przeczytałem wiele zbędnych artykułów naukowych, a wystarczyłoby jedynie parę artykułów na temat fizyki procesu wchodzenia w atmosferę różnych ciał kosmicznych. Ale nic, wyciągnąłem pewne wnioski i postaram się poprawić swoją produktywność. No i szczerze mówiąc, myślałem, że poświęciwszy tyle czasu na analizę informacji, będę niemal ekspertem, potężnym znawcą w sprawie katastrofy tunguskiej. Jak zawsze okazało się, że nawet blisko nie jestem najmądrzejszym i już przede mną różne osoby poświęciły znacznie więcej czasu na zbieranie i analizowanie informacji, oraz wykształcenie których pozwala na rozumienie tego tematu znacznie lepiej ode mnie. Właśnie oni pozostawiły po sobie świetne książki na ten temat. Myślałem też, że analizując całą masę dokumentów, zapisów i wyników badań, odkryję jakieś dziwne, niewytłumaczalne fakty. Powiem coś nowego, może nawet zagadkowego. Ale to wszystko było gdzieś 2 lata temu. Ja już przestałem dopasowywać fakty do moich przekonań czy wierzeń, więc wszystko opowiedziałem tak, jak jest. Wyszło trochę nudno, ale moim zadaniem jest dostarczanie faktów, a nie jakieś tam robienie sensacji wyssanych z palca. Jedyną pożyteczną rzeczą, którą zrobiłem, moim zdaniem, było zebranie wszystkich istotnych faktów w tym materiale i przesłanie go na YouTube. Ponieważ na YouTubie prawie nie ma dobrych materiałów na ten temat. Większość filmów o katastrofie tunguskiej to albo oczywiste teorie spiskowe, w których autorzy uparcie ignorują fakty, próbując przedstawić swoje własne życzenie jako rzeczywistość, albo filmy, w których brakuje wielu szczegółów, po których czuje się niedosyt, nie ma pełnego obrazu tego, co się wydarzyło. Ale nawet to nie jest wielkim osiągnięciem, ponieważ wszystko, co powiedziałem, a nawet więcej, znajduje się w książkach na ten temat. Uprzedzając pytania w komentarzach, od razu powiem, że nie. Podobnego filmu o przełęczy Dziatłowa nie będzie. Z prawdopodobieństwem prawie 100%. Jeśli chcecie film podobny do tego, to na moim kanale jest jeszcze dość duży materiał na temat piorunów kulistych.
Też spędziłem dużo czasu analizując informacje o tym zjawisku, ale nie doszedłem tam do jednoznacznego wniosku. To jest naprawdę wciąż nierozwiązana zagadka. Co jeszcze? W zasadzie nic. Zamierzam kontynuować pracę nad kanałem i publikować jakieś filmy. Podłączyłem też funkcję sponsoringu na YouTubie. Jeśli chcecie, możecie mnie wesprzeć finansowo tutaj lub na Patronite. Z góry dziękuję. Do widzenia plus powodzenia.